Witam Państwa, Rozmowa Niezależna. Paweł Rakowski wita się w tym odcinku. Naszym gościem jest Kacper Kita, komentator polityki francuskiej i autor książki o Ericu Zemmourze. Witam Pana. Witam Pana i witam Państwa, dziękuję za zaproszenie. Naszym tematem dzisiejszym jest kwestia wyborów prezydenckich. Tutaj przypomnę, wedle oficjalnych danych w pierwszej turze Emmanuel Macron dostał 27,85% głosów, a Marine Le Pen 23,15%. Jak te wyniki możemy zrozumieć i zinterpretować, panie redaktorze? Moim zdaniem te wyniki pokazują, że we Francji mamy w tej chwili mniej więcej trzy obozy, które moglibyśmy podsumować. Mamy obóz taki, mamy obóz szeroko pojętej prawicy, narodowy, patriotyczny, który przede wszystkim jest Marine Le Pen i Zemmour, który został 7%, więc to jest razem 30%. No i jeszcze są pomniejsi kandydaci prawicowi, tam jeszcze kilka procent. Mamy w środku centrum ten establishment liberalny, który reprezentuje przede wszystkim Macron, i mamy lewicę sprzymierzoną z muzułmanami, którą reprezentuje kandydat trzeci, czyli Jean-Luc Mélenchon. Te trzy obozy są mniej więcej równoliczne w tej chwili. No może lewica i muzułmanie są z nich stosunkowo najsłabsi, ale też są dość silni, też mają ponad 25%. Przede wszystkim widzimy we Francji radykalizację społeczną, ponieważ jak popatrzymy na politykę francuską w ostatnich kilkudziesięciu latach, dwie główne partie, które rządziły Francją na zmianę, czyli partia postgolistowska, utożsamiana w polityce europejskiej z chadecją, centroprawicowa, i socjaliści rządzili na zmianę, czyli centrolewica utożsamiana, tak jak tamci z De Gaulle'em, to ci z François Mitterrandem, czyli najdłużej urzędującym prezydentem francuskim. No i te dwie partie w szczytowym momencie, centroprawica, centrolewica, te dwie partie tworzące również na poziomie Europy całej ten mainstream polityczny, tak jak w Niemczech mamy CDU i SPD, chociażby w Hiszpanii też jest podobnie. Te dwie partie we Francji kiedyś miały nawet 90% razem. Zawsze rządziły na zmianę przez kolejne 60 lat, a w tej chwili te partie razem w ostatnich wyborach, przypomnę, miały 90 kiedyś. Jeszcze 10 lat temu te dwie partie miały w pierwszej turze 56%. W tej chwili mają 7, razem mają 7%. Kandydatka centroprawicy dostała 5%, kandydatka socjalistów dostała mniej niż 2%. Nawet nie mają tych 7, mają 6,5% razem. Kandydatka centroprawicy partii, którą moglibyśmy porównać do naszej Platformy Obywatelskiej, to jest ta sama grupa polityczna, podobna ideologia. Jeszcze w poprzednich wyborach dostała, jej partia miała 20%, to jest partia, która rządziła 40 lat z 60 w Piątej Republice Francuskiej, a teraz jej kandydatka dostała mniej niż 5% i jest to o tyle komiczne, że to jest nawet poniżej progu finansowania i w tej chwili ma wielomilionowe długi, które normalnie po prostu państwo spłacało, ale 5% to jest próg finansowania we Francji, ona dostała trochę mniej, tam 4,5%. To pokazuje ogromną radykalizację społeczną, to znaczy z jednej strony mamy te prawice, mamy wzrost poparcia dla partii, które po prostu kontestują tę liberalno-lewicową rzeczywistość, czy Le Pen, czy Zemmoura, czy pomniejszych partii. Z każdymi kolejnymi wyborami poparcie dla prawicy rośnie, ale kurczy się w centrum to poparcie dla establishmentu, ponieważ te dwie partie, które kiedyś układały francuską rzeczywistość, już bardzo skarlały, tak, mają po kilka procent wszystkich jakby co bardziej rzutkich, co bardziej coś sobą reprezentujących ludzi zbiera z establishmentu dawnego Macron, który ma te 27-28%, plus mamy te kilka procent dawnych dwóch głównych partii. No i po lewej stronie mamy wzrost Jean-Luc Mélenchona, czyli kandydata
To jest trockista, to jest radykalna lewica i to jest człowiek jednocześnie, który w ostatnich kilku latach bardzo mocno postawił na sojusz z muzułmanami. Już 5 lat temu na Mélenchona głosowało 37% muzułmanów, ale w tym roku już 69%. Tak, 70% muzułmanów zagłosowało na jednego kandydata właśnie na Mélenchona. Nie mamy takich wyników w żadnej innej grupie wyznaniowej, bo czy katolicy, czy protestanci, czy niewierzący, wszyscy są jednak dużo bardziej podzieleni. Muzułmanie, jak jeden mąż, głosują na Mélenchona. No właśnie, bo teraz mam taką sytuację, że Emmanuel Macron, jak i też Marine Le Pen, będą musieli wystosować jakieś propozycje do różnego rodzaju elektoratu, żeby przyciągnąć do siebie tych wyborców. Rozumiem, że muzułmanie nie będą głosowali na Marine Le Pen i to nie jest pytanie złośliwe, tylko się w wielu krajach na świecie zdarza, że radykalna prawica jednak ściąga do siebie część głosów muzułmańskich. To może absurd, ale tak było. Nie, no to się zdarza. W ostatnich wyborach było bodajże 9% w drugiej turze muzułmanów zagłosowało na Marine Le Pen, a 91% na Macrona, więc jakaś tam mniejszość będzie, która będzie głosowała na Le Pen. Podejrzewam, że Le Pen będzie grała nie tyle, żeby głosy muzułmańskie przyciągać, co żeby oni po prostu nie poszli do wyborów, tak? Żeby na Macrona nie zagłosowali. Myślę, że tutaj mamy generalnie trzy pola rywalizacji między Le Pen a Macronem. Po pierwsze mamy wyborców Mélenchona, który ma dostał 22% i na niego głosowali bardzo różni ludzie. Na niego głosowali zarówno ci robotnicy, klasa pracująca, którzy ludzie po prostu troszkę gorzej wykształceni, troszkę ciężej pracujący średnio, głosowali na Mélenchona. Ci, którzy jeszcze powiedzmy mają trochę są tą poprawnością polityczną dotknięci, tak? No bo Marine Le Pen generalnie przez 10 lat, odkąd przyjęła partię od swojego ojca, no już 11, ten elektorat ludowy, jak to się mówi we Francji, klasę pracującą przejmowała, tak? Tych dawnych wyborców socjalistów, którzy widzieli, że socjaliści tak naprawdę, no to jest tak jak SLD polskie, tak? No w praktyce wiele zwykły człowiek z tego nie miał, a jeszcze do tego była korupcja, różne układy i tak dalej. I ci ludzie przechodzili do Marine Le Pen, ale część z nich ciągle głosuje na Mélenchona, który im się wydaje takim autentycznym lewicowym socjalistą. No i ich będzie się starała przyciągnąć Marine Le Pen, a z kolei Macron będzie się starał tych wyborców Mélenchona, którzy są takimi no, lewicowymi intelektualistami, nauczycielami. No to są tacy wyborcy właśnie partii Razem. Ich będzie się starał przyciągnąć Macron, będzie się starał przyciągnąć tych muzułmanów, którzy głosowali na Mélenchona. Z tym elektoratem Mélenchona, którzy tworzą bardzo różni ludzie, będzie trochę jak z elektoratem Konfederacji w ostatnich wyborach w Polsce, tylko że no jednak na Mélenchona zagłosowało 22%, na Krzysztofa Bosaka 7%, więc tutaj ten tort do podziału jest znacznie większy. I to jest jedno pole rywalizacji, te klasy ludowe. Ponieważ tutaj ci robotnicy z jednej strony mogą głosować na Marine Le Pen, która jest, no, która jest taka no, tożsamościowa i solidarystyczna, ale mogą też głosować na Macrona, jeżeli jakby dadzą się mediom wciągnąć w to, że o, to jest straszna faszystka, skrajna prawica i tak dalej. Tak jak w Polsce ludzie się straszy Kaczyńskim i tak dalej. Drugim miejscem rywalizacji będzie elektorat Pekres i po części elektorat prawicy. No, zdecydowana większość wyborców Zemura zagłosuje na Le Pen, ale część z nich też trzeba będzie przekonać, ponieważ część z nich to są wyborcy też tacy bardziej konserwatywno-liberalni, tak? Ci wyborcy, którzy są prawicowi jakby obyczajowo, tożsamościowo w kwestiach takich jak migracja, ale mają bardziej wolnorynkowe zapatrywania, no i oni też często są trochę bardziej centrowi. Trochę bardziej się boją tutaj, że jednak Le Pen to jest skrajna prawica w cudzysłowie o nich tutaj będzie rywalizacja, no bo tutaj z jednej strony Le Pen jest bardziej jakby konserwatywna, bardziej tożsamościowa, bardziej antyimigracyjna, ale bardziej eurosceptyczna, ale z drugiej strony Macron będzie się ich starał przyciągnąć tutaj gospodarką czy tym swoim centryzmem. No i trzecie pole rywalizacji to są wyborcy
potencjalni, którzy po prostu w pierwszej turze nie poszli. Zazwyczaj tak jest, w Polsce też tak było w ostatnich wyborach prezydenckich, że jednak w drugiej turze więcej ludzi poszło niż w pierwszej. W pierwszej turze we Francji frekwencja była niższa niż w poprzednich latach. No i tutaj ten binarny... Ale to frekwencja ponad 70%. No we Francji to jest normalne, tam czasem frekwencja dochodziła nawet do 85%. Tutaj będzie po prostu rywalizacja o ludzi, którzy są wobec polityki zdystansowani, którzy będą przyciągani przez Macrona tym, że tutaj trzeba zatrzymać skrajną prawicę, a Le Pen będzie oczywiście ich przyciągała hasłami swoimi, czyli tym, że tutaj lud przeciwko elitom, przegrani globalizacji z kosmopolityczną kastą, która gromadzi tych wygranych globalizacji i tak dalej, i tak dalej. I gdzie w tym pejzażu całym może się znajdować kwestia po pierwsze Rosji, polityki względem Moskwy, no i też wojny na Ukrainie? Myślę, że nie będzie to jakiś główny temat kampanii, ale przed drugą turą, natomiast prawdopodobnie Macron będzie atakował Marine Le Pen za to, że w przeszłości miała zajmowała stanowisko prorosyjskie. No Marine Le Pen w ostatnich latach się od tego zdystansowała. Mamy dużą różnicę w jej stanowiskach dzisiaj, 5 lat temu. No ale Macron będzie ją za to atakował, będzie jej wyciągał wypowiedzi jej, czy jej ojca, czy ludzi z jej otoczenia, z przeszłości. No a z kolei Le Pen, myślę, będzie go atakowała za to, że to jednak na jego warcie, że tak powiem, doszło do wojny, że za te jego telefony do Putina, z których nic nie wynika. 12 wedle aktualnych chyba. No właśnie. Za to, że z tego nic nie wynika, co zresztą jest zabawne, tuż przed wybuchem wojny Emmanuel Macron po tej swojej wizycie głośnej przy długim stole w Moskwie też nawet już jego kampania wypuściła grafiki o tym, że Emmanuel Macron uratował pokój w Europie i dzięki niemu armia Putina się wycofuje, bo tak Putin miał obiecać, no ile z tego wyszło, to wiemy. Więc myślę, że tutaj w obie strony będą się atakować, natomiast tutaj tak naprawdę nie ma między nimi jakiejś fundamentalnej różnicy. Jeżeli Marine Le Pen by wygrała wybory, to nie byłoby rewolucji we francuskiej polityce, ponieważ Macron przez 5 lat starał się mieć dobre relacje z Putinem, zapraszał go zaraz po tym, jak wygrał wybory, zaprosił go do Wersalu. A Marine Le Pen z kolei z tego dawnego jednoznacznie prorosyjskiego stanowiska swojej partii w ostatnich latach starała się przesunąć do centrum, również dlatego, żeby zdjąć z siebie to odium putinistki. Chociaż no dalej powtarza, że sankcje tak, ale trzeba uważać, żeby nie odbijały się na francuskiej gospodarce, na interesie, na dobrobycie zwykłych Francuzów, tych no również jej wyborców po prostu. Uh-huh. I takie ostatnie pytanie. Gdzie tutaj w tym pojedynku politycznym, jaka by mogła być lepsza korzyść dla Polski? Moim zdaniem trochę mimo wszystko lepsza byłaby Le Pen. Z tego względu, chociaż no, Macron jest faworytem i trzeba się nastawiać na to, że prawdopodobnie Macron wygra, ja bym powiedział tak na 65-70%. Natomiast no, Le Pen ma jakieś szanse, 30-35% szans na zwycięstwo ma. Moim zdaniem Le Pen byłaby o tyle lepsza, że w kwestii Rosji ta różnica nie jest aż taka duża między nimi. Natomiast Marine Le Pen jest wyraźnie bardziej zainteresowana dobrymi stosunkami z Polską jako taką. Marine Le Pen jest na przykład bardzo antyniemiecka. No i jednoznacznie blokowałaby wizję państwa federalnego, integracji unijnej. No Marine Le Pen w ostatnich latach rzeczywiście się starała o te złapanie kontaktu z polskim rządem, z Prawem i Sprawiedliwością. No, zadeklarowała nam kilka takich miłych rzeczy, typu, że jak Unia nałoży karę na Polskę, to ona z francuskiego budżetu tę karę zapłaci i pomniejszy o tyle składkę francuską. Wiemy, tutaj przyjeżdżała do Polski, starała się też podkreślać od wybuchu tej wojny, że chociażby, że byłaby gotowa francuskich żołnierzy do Polski wysłać w ramach współpracy z Polską. Oczywiście nie byłaby to prezydentura jakaś jaskrawie antyrosyjska w żadnym razie, ale myślę, że Marine Le Pen jest dużo bardziej zainteresowana niż Macron dobrymi stosunkami z obecnym polskim rządem.
No i prędzej znajdziemy z nią pola współpracy, chociaż no Macron też jest pragmatykiem, jeżeli wygra, to będziemy mogli z nim, to będziemy z nim mogli o iluś kwestiach rozmawiać i prawdopodobnie wtedy część z tych ataków się na obecny polski rząd z jego strony będzie mogła przynajmniej osłabnąć albo się skończyć. Mhm. Dziękuję bardzo za komentarz. Kacper Kita, komentator polityki francuskiej, autor książki o Ericu Zemmourze, był moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia. I Paweł Rakowski żegna się w tym odcinku Rozmowy Niezależnej.